Żyj, żyj chwilą. Ciąg dalszy gowa, bo przestajesz rzucać w połowie gry. Partiatik! Live. Ale chodzi ci o God of War Ragnarok? Prawie i powiem ci teraz dokładnie. Prawie wstawiłem całość. Daj na ty, co? Prawie. A gowa, żebym wstawił. Ale właśnie jest dlatego połowa, bo to był ekskluzywny content na Twitcha. I reszta mogła być tylko na live do obejrzenia, wiesz? Czekaj, czy my... Myślałem, że będzie miał... Nie ma tych chipów już nowych. Pieprzony jest. Dobra. I co, dowiedziałeś się czegoś? Wygląda na to, że to wina Jakuzy, ale nie udało mi się wiele od nich wyciągnąć. Nie tobie pierwszemu nie udało się ich pokonać. Ale mam wrażenie, że to nie Jakuza ciągnie tutaj za sznurki, oni tylko wykonują czyjeś polecenia. To co sugerujesz? Na razie powinniśmy zachować czujność. I nie jedz za dużo makaronu. A pączki? Pączki, żeby świętować. Świętować co? To, że jestem maszyną do wygrywania. Przestań się wygłupiać. Jestem zajętym człowiekiem. Mam wrażenie, że przyciemniasz kamerkę, by nie było widać tego olbrzymiego ronda na czubku głowy. Kamerka się pieprzy, zależy czy jest jasna, czy ciemna koszulka. Mówiłem to już. Ale... Efekt uboczny w postaci. Poza tym, jakiego ronda? Ja nawet zakoli nie mam. Ja nawet komputera w dupę nie mam. Co ty mówisz do mnie? Nie ma co ukrywać czegoś, czego nie ma, tak? Schyl się na chwilę, tak? To mogę mówić do twojej matki, a nie tak będziesz do mnie mówił. Popieprzyło ci się coś? Popieprzyło ci się coś, hierarchia w społeczeństwie cicha popieprzyła. Opanuj się koleżko. Pomyliłeś chyba odwagę z odważnikiem. Dobra. Idziemy na walkę. A my się bijemy, a my nie biliśmy już tego chłopa, to jest ten cyborg. Jest to bardzo dziwne ogólnie w tej części, że dają nam w teorii mocnych bossów, bo on jest top 5 na najlepszej lidze, a biliśmy go, jeżeli chodzi o gameplay, z 3 godziny temu. Jest trochę dziwne i bez sensu. Weźmy to, bo jestem ciekawy, czy się uda go zbić tym. Nie było najlepsze. Hop, za 110 hita dostał jednego? O kurde ty, dobra, ale i tak padnie, to już się nie boję, ale... Przez chwilę myślałem, że może coś tutaj pokaże typek. Ale jednak, petek. Patrz, bomba i się kładzie. Ty, on wygra? Ja pierdzielę. Boże, Thormail. Ja pierdzielę, Thormail uratował. Jezus Maria, dobra, którzy jesteśmy? Teraz tuż pod nim. Dobra, to ten może dużo sianka da teraz za walkę. Ale Thormail uratował. Szósty dzień daily streamów? Co o tym sądzisz? Napisz swoje realne odczucia na ten temat. WoW? To mi się podoba. Witam, Samil. Próbowałeś tego hakowania walk?
Nie próbowałem, ale... No to niby jest jakiś boost do zdobywania tej reputacji szybciej, ale pytanie. Nie wiem, ja to piję. 180 walka z nim. 600 na zarobienie, ale my w sumie nie musimy zarabiać już. To bijmy się z kolejnym. Za 200 to. Oluj. Dużo gry zostało? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że bardzo mało. Ale w dupę, ja już wczoraj tak gadałem, a nie udało się skończyć. O, uczniowie czekają na trening. Niech czekają, trzeba trenować silną wolę. Idziemy po jedzonko. Gdzie mama? W domu, żyję. Pyk. Dobra, wracamy do tych parchów. Mówi, że zaraz grę kończymy, będąc na początku drugiej ligi. No tak, tak. Bo ja tak myślałem. Ale to widz mnie okłamał. On mi maila napisał, rozprawkę w mailu, że to końcówkę gry jest wtedy. Rozumiesz? Więc jak masz jakieś wąty, no to się do niego zwróć. Nie moja wina. Teścia użyj, to dostajesz plus 200 do siły? Nie no, niemożliwe. Ale coś tam na pewno jest. W poprzedniej części chyba było plus 2. Czy coś takiego, nie pamiętam. Podaj maila tego widza. Chłopie, RODO jest, nie mogę. Wymyśl sobie go. Wiesz co, zjedzmy to. Co by teraz mieliśmy zrobić? Bo Yakuza nam gówno dała. Co by teraz za wątek mamy? Żaden. Wszystkie wątki są zakończone. Nie mamy żadnego wątku? Coś tu w dupę jest nie tak. Czyli to musi być końcówka gry, no ewidentnie. RODO nie obowiązuje alfabetu Morsa, w nim podaj. O, czekaj, może basen naprawimy. Co? Czy ty tam płaczesz? Nie. Ale przed chwilą słyszałem. Dobra, skip, skip, skip. Niech on mi da ten. W rękach chytrego złoczyńcy pst, może być bardzo niebezpieczne. Ale w sumie jeśli tym złoczyńcom będzie człowiek, to nie będzie aż tak źle. Ludzie są w stanie wykorzystać. Dobra, dobra, skip ten gówno wątek. Chłop, trzy kropki ciągle do mnie. Robofabryka. Chcę tylko trzech rzeczy. Zabić wszystkich ludzi, zabić wszystkich ludzi, zabić wszystkich ludzi. Okej. Okay. A jesteś malarzem? O, to znowu ty. Tym razem mnie nie powstrzymasz. Potęga Pysyfyty sprawia, że stanowi śmiertelne zagrożenie. Tak? Wkrótce padniecie na kolana, by całować mój skrzypiący, chropowaty. Dobra, w dupę, bo nie wytrzymia. Daj mi się już bić. I on jest teraz OP? On... Co? Przecież w pierwszej rundzie padnie. No wątek z dupy totalnie. Już po tobie, zły robocie. O nie, bez Pysyfyty, znów jestem tylko starym gratem. To gorszy niż Windows 2000. Karą za podłość jest nienawiść do samego siebie. Zasługujesz na samotność, podła istoto. Nigdy nie porzucę mojego marzenia. Kiedyś zabiję wszystkich ludzi. Dobra, to coś czuję, że on jeszcze będzie. Czy jednak twórcy jeszcze trzeci raz go wpieprzą. Będzie kiedyś stream? Tak, Sweetless, no. Z twoją mamą jutro, ale to na pychy.
Dobra, żartuję oczywiście. Jesteś moim zbawcą, moim własnym Jezusem. Dzięki. Podaj nick. Milf Lover. No, to mój nick. Jak tam daj subka. Tam jest za darmo na tym, to nie musisz. Dobra. Tak czy inaczej, teraz to maleństwo może podkręcić na maksa. Czyli nowy trening, da? Czyli nie ma basenu. Nowy trening daje 1400. Niby okej, tylko że go nie mogę robić, bo są te ograniczenia z dupy. Musimy jakiś czas poskipować, chyba tutaj. A nie, bo tu nie mogę, bo w dupę uczniowie. Siedzą mi na chacie, wypieprzajcie stąd. Dobra, dali 500. Szybko musimy odbić te punkciki, ty, bo walka za 22 godziny. Tata Milf Lover chyba len... Co ty piszesz w dupę? Co ty insynuujesz? Widz dobrze mówi? Pieprzyć cię. Tyle w temacie. Wiesz, że za kola dawają aerodynamikę na Hyperionie? Jedziesz na 2 km ha szybciej. Ta? To dlatego jesteś łysy w wieku 16 lat? Co ty pieprzysz do mnie? Co ty do mnie w ogóle mówisz? Nie mów do mnie. Wybacz. Idę poćwiczyć. Głosy w głowie? Kac, babciu, dziadek, znowu. Co? Dobra, słuchaj. Terapia bólem. Przejdę ją. Ty, ale chyba siłę jednak będziemy leczyć, bo to jest bardzo dużo niby to daje. Widzisz to? Tylko, że to daje 25% po jednym treningu, co jest dziwne. Ale zróbmy tak, zmieńmy chip na siłę. Bo ta wytrzymałość mi za bardzo nic nie daje, no to podnosi mi o 5 energii, ja i tak jestem w dupie non stop. Ja mam już karnet. Jeden z moich przyjaciół sądzi, że jesteś bardzo zdolny. Nazywa się Gold, znasz go? No to myślisz, że mógłbyś poćwiczyć z nim? No, jak podziękowanie pozwolę. Dobra, zamknij mordę. Rapujesz? Nie, przyjacielu, modlę się, bo już po mnie mam przerąbane. Co się stało? Kupiłem sobie nowy monitor i co? Chyba nie rozumiesz, to najnowocześniejszy sprzęt, najlepsze takie urządzenie na świecie. Dobra, o czym on do mnie gada? Skip to ścierwo pieprzony, bo zaraz komuś zrobię krzywdę. Czekaj. A nie, to nie u niego, to u niego było. A skąd ja będę wiedział, że 42 km przeszedłem? Co tu chodzi? Zmienimy na siłę. Ty. Ja mam teraz 2 na rozłączone?
To jest na wytrzymałość. To mi zmniejsza zdobywanie wytrzymałości, daje siły, czyli co, na zero wychodzimy? Po co mi to? Dobra, wywalam tą wytrzymałość. Zostawiam siłę. Czekaj, odbiliśmy już te punkciki? Tak. Ale siły i tak już się możemy trenować. Ja zaraz walkę. Tutaj wytrzymałość i tak leci jak porypana. Zobacz. 32 punkty. Ty, ta wytrzymałość jak gówno leci. Dobra. Pieprzyć. Co on miał? Uniki? Próba. I on niby dużo dostaje bombą, ale coś nie pyka trafić go w dupę. Jeden raz no! Ja pierdziele, dobra, wezmę to, bo żal mi tamtego używać. Najlepiej to chyba tak go pokonać, bez uderzeń. Ale co ty piszesz, koza, w tupę? To jest wod? Zależy od twoich potrzeb. To ile my mamy teraz? No jesteśmy wyżej niż on. Ty, jakiś facet może 1000 golda dać. Tylko czy my potrzebujemy to siano? Dobra, jest 32. Kosztuje? A tu 800 da nam. Dobra, weźmy te 800. To już tak do końca gry będzie siano. Poza tym i tak by nie stać, żeby wyzwać typa, który jest nade mną. Jest to dziwne, ale no. Czekaj, teraz trening z uczniami? Tak. Dobra. Zróbmy trening dla uczniów. Przejdź kilometry, że fabułę, ale jak ja się biję na ringu, to też jest fabułę, bo to jest jeden z głównych wątków. Żeby być top 1. Ten z kilometrami to jest poboczny quest jakiś z dupy. Dobra, zróbmy trening z uczniami, bo siano wpadnie. I... pójdziemy zrobić neurotrening na siłę. Zobaczymy, ile wpadnie. Ty się nie bijesz, ty dostajesz w ryj i oni sami się wywalają? Jak chcesz, to nazywaj. Jak chcesz, to nazywaj, ale ja jestem w formie niczym Mike Tyson za młodu. Nokautuję jednym uderzeniem, a ty się przypieprzasz, bo jesteś hejterem, co na podmuch wiatru leci. Tyle w temacie. Dzięki Bartek za 23 lata. Witam. Dobra, i teraz tak, zjedzmy kanapeczki i patrz, siłka. I na siłce może się uda dwa treningi zrobić. Ale nie wiem. Mam pytanie, właśnie kupiłem se różowego Monstera, nie czuję różnicy po... pomiędzy białym a nim, czy to normalne? Raczej nie jest normalne. Ale różowy najlepszy, też tak uważasz, widzu? Że różowy best? Czemu to daje tylko 1200, jak to 1800 dawało? My mamy to upośledzenie na ten... aha. Ale 4% tylko. Jest chip na siłę i to daje tyle mniej?
Nie wytrzymałeś, znowu faworyzowana w dupę. Ta jest ten chip. Klasyczny best, różowy drugi. Ja nie lubię klasycznego. Smakuje, jakby mi ktoś nacharchał landrynkami. Ja to lubię najbardziej. Zwykły smak tego Blacka na przykład, albo Rockstar. One tak samo smakują. A te takie Monster klasyczne dla mnie to za słodki. Czemu to daje 500? Lois, zróbmy to. Black na kondycję pomaga? Kolejny powód, żeby go pić. Dzięki, widzu. Ja lubię dziki wiśniowy. Ja piłem ten nowy dzik wiśniowy. Nie smakował mi za bardzo. Smakował mi bardziej ten pomarańczowy. Jaki on miał smak? Mango w dupę? Już się pamiętam. Tak, legal też mi smakuje, no. Też blackberry mi smakuje. Co to? Dziś przeszedłeś 0 km, to smutne. Pieprz się w dupę. Pochodzę na bieżni, może zadziała. Luj, próba. Red Bull Classic nic nie przebije go? Nie wiem, iść tak. Ja nienawidzę wszystkich energoli, co jakiś czas kupię dla testa. Myślę, że mi posmakuje, a to giga gówno. Ciekawe. Są bardzo różnorodne, to ciężko powiedzieć tak, że nienawidzisz wszystkich. Tak trochę dziwnie, to jakbyś powiedział, że pizzy nienawidzisz. Ty, pochodźmy jeszcze. Może się uda nabić te 42 km, tylko nie wiem, czy to się nabija w ten sposób. Czy ja po mieście muszę łazić? W dupę nie wiem. Ale już się nie da chodzić na tym, to pochodźmy po mieście. Dużo osób chce na zawał umrzeć, czemu? Wolę wodę, albo smoothie, albo kolkę. A to może po prostu nie lubisz tych kolorowych napojów. To inna sprawa, nie? Ale to też dobrze, że ci tak nie siadają, jak ich... Dzięki temu tak nie pijesz. Najlepsza to jest yerba. Mamo! Synku, tak się o ciebie martwiłam. Co jest z tym? Zastanawiam się, co by się stało, gdybym powiedział jej prawdę. Nie martw się, uda nam się dogadać. Aha, on gada o tym machu, że tam uciekł. Dobra, matka mówi, ojojoj! Zamknij mordę, stara raszplo, idę stąd. Przygotuj obiad. Idę ćwiczyć. Ma być dużo białka. Dobra, idziemy się bić. A ten to kto? Wezmę dwa kopy, wystarczy? No, nawet niezły typ. Przetrwał pierwszą rundę. Co jest w dupę? Spróbuj petardę, husaria albo inne polskie energole o smaku benzyny? Nie znam takich energolów. Nigdy o nich nie słyszałem. Dobre to jest? Brzmi jak tupę trucizna, jakiś denaturat. Rozpuszczalnik. Ty, poczekaj. Miałem chodzić, tak? Żeby zobaczyć, czy nabijemy te 42 km. Co, udało się? 33, cały dzień chodziłem 33. Czyli to trzeba chodzić po mieście cały dzień chyba.
Ale to nie teraz, bo teraz mamy... Jezu, 600 kosztuje walka, ale dobra, stać nas. Przybranie robot, okej. Okay. Teraz mamy uczniów, to może jutro zrobię ten trening. Panie Energole, to jak... Jabole wśród Meneli. Okej. Okay. No, coś w tym jest, ja pamiętam. Ale to jest też jak z tymi podróbami Coca-Coli, z takimi energolami. Że dopóki nie wejdziesz na wyższy poziom, nie zaczniesz pić tych normalnych, to nie czujesz tego i wiesz o co chodzi? Korzystaj z tego ile się da, bo mi pieniędzy wydajesz. Mówię ci to. Ja kiedyś piłem te gówna, te szczochy energole, ja myślałem, że to dobre. Potem zacząłem pić jakieś normalne i mówię po długim czasie, że kurde, napił mi się tego, dawno go nie piłem, z nostalgii, nie? Ja pierdziele, ty no. Jakbyś kwasu się napił, serio, jakbyś to wylał na podłogę, by dziurę wyżarło. A się potem zastanawia człowiek, ty, tyle to pił? To taki syf. Coś tu w dupę nie działa. Ale z tymi podróbami coli podobnie. Także dopóki nie zaczniesz pić oryginału. Chociaż też nie wiem w sumie, czy są jakieś podróby teraz z coli. Kiedyś było tego bardzo dużo. Ale no. Piłeś tym bargiapko mięta gdzieś niedawno? Nie, nie. Dawno nie piłem takich pić typu Timbar. Jak już piję te, to Lipton, zielona herbata. To dobre jest. Co jest? Ja głodny. Bolo kokta. Lift. Lift to jest klasyk. Ten lift na słońcu, na tym boisku kamiennym. Ciepły lifcik. No. Upał. Aż mi się żygać chce, jak o tym myślę. Tutaj by walkę mamy za ile? Ciepły lift jak w złoto wchodził. Boże. No. Zgadzam się. Dobra, teraz tak. Od 12 w nocy równiutko. Chodzimy tylko po mieście. 24 godziny. I się może uda nabić te kilometry. Bo chyba bieżnia się o dziwo nie zlicza tych kilometrów. Co jest bez sensu, aleluja. Dobra, chodzimy. Powinno zliczać już teraz, tak? Teraz liczy. Powinno liczyć. Tu jest dalej? 2 godziny tu idzie, to tak samo chyba. Tu idzie 2.15, tu do 2.25. Tu 20, taki kawałek? No chodzę po mieście, chodzę. W dobę trzeba zrobić 42 km, więc chodzę, nie? Zobaczymy, czy zaliczy. Pobiję chłopa w walce i dalej. Trzeba będzie łazić. Ja w ogóle odkryłem bardzo dobry smak, który mi autentycznie smakuje, bo zjadłem suchy chleb z keczupem. Popiłem śmietaną do kawy? Taką gęstą. Nie wiem. Brzmi nie za ciekawie, ale jak ci smakuje, to git. No. Najważniejsze, że tobie smakuje, nie? Brzmi to trochę nietypowo. Dobra, kogo my bijemy? Przebranego robota.
czy to PR? Co tam człowiek? Będziemy walczyć jak ludzki mężczyzna z ludzkim mężczyzną. A, przebrany robot. Nie uderzaj w jaja, bo jak każdy samiec Homo sapiens mam je dwa. I są bardzo wrażliwe. Kiedyś dałem im posłuchać czegoś, płakały po tym cały dzień. Wow, co to było? Ten gość zdecydowanie jest człowiekiem, nie robotem. Tylko ludzie mają humor. Znaczy poczucie humoru, nie sądzisz? Czemu ciągle to powtarzasz? No bo on jest robotem, widzowie. Udaje człowieka, dlatego tak gada. Jak to mówią, nieco... Nic co ludzkie nie jest mi bobrem, no nie? Dobra, skip, skip. Mamy tu robota. Dzięki za cynk. Blaszak został wyrzucony. Co za szalony robot. A urządzenie małego bobu ujawniło coś jeszcze. To on był tym oszustem, którego szukaliśmy. Myślał, że może nas oszukać. Ale po co w ogóle oszukiwał? W lidze są przecież inne roboty. Pewnie, ale nie ukrywają, kim naprawdę są. Przed każdą walką sprawdzają wszystkie modyfikacje zawodników. Każde ulepszenie, każdy, które sobie zainstalowali. Ale czemu? Bo niektóre zabawki są trochę nie fair. Nie chciałbyś, by przeciwnik kopnął cię w jaja piłą łańcuchową. Albo by eksplodował, gdy go przewrócisz. Piłą łańcuchową? To co teraz zrobimy? Musimy się dowiedzieć, kto go tu przysłał. Dlaczego? Znam jedno miejsce, w którym zawsze jest jakieś podejrzenie. Jest to wysypisko. Laboratorium? Co? Myślałem, że chodzi o... Nie, chodziło mi o wysypisko. Tak, ale laboratorium to też dobry pomysł. To prawda, ale na razie iść na wysypisko. W porządku. Minus 600 za walkę, ale chyba dostaliśmy reputację. Nie wiem. Aleluj. Dobra, trzeba chodzić dalej, więc chodzimy. Właśnie zabrało nam staty? Nie, nie zabrało. Pizza albo gotowe jedzenie ze sklepów? No, lubię tą pizzę z Biedronki, taką, tą Donatello. Dobra, jestem. Ile kosztuje wyzwanie tego chłopa? Mamy 1300. 750, tyle bierzemy. Jak jeszcze tylko bułki, sklep? Ty, ile przeszliśmy kilometrów, bo nie patrzyłem? 56. O. Dobra. No to idziemy do... Kto nam to dał? Silver to nam dał to zadanie? Ja już w dupę nie pamiętam. Silver, dobra. Czekaj, jest noc, tak? To idziemy na wysypisko. Przy okazji się zrobi tego questa. Idź do ropo fabryki i zrób tam porządek. Natychmiast. Zrozumiano, szefie. Hej, karateko. Co robisz w robofabryce? Nic, mały subotnik. Tak w moim kraju nazywamy sprzątanie. Co cię do nas sprowadza? Jakiś robot podszywał się pod człowieka w profesjonalnej lidze. Wiesz może dlaczego? Skąd miałbym wiedzieć? Bo jesteś silny i dzielny, bo nadzorujesz roboty w mieście. To prawda, ale nawet ja nie kontroluję tego, gdzie każdy z nich się znajduje. Czyli nie możesz mi z tym pomóc? Obawiam się, że nie, towarzyszu. Ale... Dam ci radę na tym świecie, a szczególnie w tym mieście. Należy słuchać rozkazów i nie robić problemów, bo jak zaczniesz robić problemy, szybko trafisz na złom. Dobra, zaraz co powiedziałeś? Że będziesz płakał jak dzieciak. Nie, chodziło mi o Ewen, coś tam. Gdzieś już ostatnio słyszałem tę nazwę. He? Ten robot oszust też wspomniał o tym zespole. Nikt inny już nie pamięta. Przyłapałem cię. A teraz odpowiadaj, co wy planujecie? My? Nic. Działają tu siły potężniejsze niż my. Jeśli nie chcesz odpowiedzieć, zabiorę cię i tego twojego robota prosto na komę. Moment. Jeśli zaczniesz robić problemy, szybko trafisz na złom? Nie będzie żadnego subotnika w robofabryce, co? Chcecie zniszczyć robota, by pozbyć się dowodów? Wake me up. Hmm?
To był twój ostatni błąd, robo głowo. Co on tam powiedział? Niech to, spóźniłem się. Na co? Chyba na subotnik. Co tu się w dupę dzieje? No i co się dowiedziałeś? To wszystko, co zostało z tego biednego robota. A teraz już wiemy, że jest to zamieszana mafia. Szkoda, że nie wiemy w jaki sposób. Czy to znaczy, że nie mamy już żadnych tropów? Obawiam się, że tak, chłopcze. Wejdź i wyjdź z biura i patrz na okno. Tu? Ale jak mówisz, zachowuj czujność. Co on mówił? Ty, on miał jakiś... Walczy jakby każdy twój przeciwnik był Hitlerem. No i co z tym biurem? Aha, już tam nie mogę przyjść, za późno. Nieważne. Siłownia też zamknięta. Co my mamy robić? Przeczekać chyba. Mamy jedzenie, to możemy czekać ćwicząc. 33 siły dobijemy. A, trening z uczniami teraz. Dobrze, siano wpadnie. Teraz to każdy skill już jak gówno leci w tej grze. Wszystko leci jak gówno. Za dwa dni wyprowadzę się do Niemiec. Czemu, wojo? Dobra, poćwiczmy z nimi. Polecam Liptona nagazowanego w puszce. Ty, Lipton chyba nie jest gazowany, ten taki zielona pucha. Co ty gadasz? Ty chyba jakiegoś innego piłeś niż ja. W Niemczech taki jest? Aha. I co, dobry? Ja kiedyś w Niemczech piłem sok jabłkowy, gazowany, bo oni tam taki mieli. Obrzydliwe to w dupę było, więc Lipton, no nie wiem, czy będzie dobry. No jak dobry? Gazowana Arizona dobra? Nie wiem, brzmi dziwnie. Zwykłą lubię. Ja z Arizony chyba najbardziej klasika lubię. Wszystko z gazem w, tym, w tych Niemczech? Ty w sumie ta. Co jest? Dobra, zróbmy ten trening, a potem mu damy item. Kurde, no nie może być treningu, iloj. 1400, ale ten możemy za 1000. Tylko on daje tyle samo uszkodzenia głowy, to się nie opłaca go robić. Chociaż może on da siłę? Luj, zrobię go i tak. Dobra, jest. 63 siły. Skąd te wspomnienie z Niemiec? Przypominać się coś przez malarza? Tak, dał mi sok. Gazowany. Zbejtował mnie nim. Monitor aktywności. Przeszedłem za ciebie te 42 km. Co? Nie, to ja przeszedłem 42 km w jeden dzień. Powiedziałem to tylko dlatego, by wszyscy myśleli, że ja to zrobiłem. Dobrze, że to wytłumaczyłeś. Dupec ty naszysta, bym ci uszy urwał. Często to robię, bo jestem wysportowany i w ogóle super. Ty. Jak to działa? Błyskawicie przywracałem ci zdrowie i zapewniałem olbrzymią satysfakcję.
Jest super, bez tego byłbym dużo bardziej samotny. Dzięki za 13 lat. Witam, hola. Pytanie, co on nam dał? Czy jakiś nowy neurotrening? Nie, no nie ma nowego. Ty, a to coś miało dać też nowego? Trening z Goldem. Czuję się jak kretyn. Co to w dupę? Ja mam go uczyć? To jutro. Z robotem od Energoli? No gadałem. On ma tylko, żeby oprowadzić po siłowni, nic więcej. Dobra, do 8 rano musimy poćwiczyć. Pójdziemy na siłkę potem. Zrobimy sobie trening. Ten najlepszy neurotrening. Nie, basen dalej zablokowany, niestety. Rozpieprzone to wszystko. Ale w sumie ta siła nieźle leci. Tym chipem. A nie, ten chip. Nie, tak. Ten chip daje przyrost siły. Ty, ale ten chip nie osłabiał neurotreningu? Bo może jak go wyjmę, to będzie lepiej. No właśnie. Neurotrening staje się mniej skuteczny. Tylko, że ten neurotrening w sumie jest trochę gównem, więc ja go nie będę ulepszał, bo i tak tu więcej ćwiczymy. W neurotreningu to co? Jedną serię można zrobić i on już zmęczona główka. Dobra, to zróbmy tak, patrz. Pyk, pyk. Co się dzieje? O czym wy piszecie? Czekaj, ja mam go uczyć teraz? Zrobię najpierw neurotrening. Ja mam dwa chipy. Jeden co zwiększa neurotrening, drugi co go pogarsza. Jest to bez sensu. Aleluja. Ile to da? Ile to da? Ile to da? O kurde, bardzo dużo to dało. Ja pierdziele. Nie spodziewałem się, że to aż tyle da. To zróbmy jeszcze jeden. Jezu, nie ten! Dobra, luj, ten też się przyda. Dobra, pieprzyć w dupę. A jego możemy szkolić? Czemu nie? Nauczmy go te 3 godzinki. Dziękuję przyjacielu. Mojego przyjaciela. Jak poszło? Dobra, skip to w dupę, bo nie wyrobię. Dobra, pobijmy chłopa. My się bijemy z jakimś petem. Chłop jest full pod siłę, dobra. 60% więcej w niego bijemy DMG. Chłopie w dupę, patrz co ja robię, full to, full cepy na łeb, to lecimy, teścik. Bardzo ciekawa walka i minus $800. Hej wujku, Barry, znów wygrałem. Tak, tak, brawo młody. I mam już 7000 PDC, co oznacza, wujku, bardzo się stało. Co? Nie. Po prostu patrzy na to miasto i go nie poznaje.
Co masz na myśli? Gdy byłem w twoim wieku, to było spokojne miasteczko, zupełnie normalne. Mieliśmy tylko kilka ulic, siłownię i sklep Apu. Nic poza tym z tego, co pamiętam. Ale teraz jest to gigantyczna metropolia, zupełnie jakby pojawiła się znikąd. Miejsce, gdzie można znaleźć wszystko. Może poza duszą. Coś się tak smuci. Te problemy z podszywającym się pod człowieka robotem i jakuzą? Nie jestem smutny. Może czuję się nieco melancholijnie. Wiesz, czego jeszcze ci brakuje? Wiesz, czego jeszcze brakuje w tym mieście? Starej, dobrej pizzy. Zanim Bobo zdominował rynek swoją mazią, była tu świetna pizzeria. Gość, który ją prowadził, był bardzo twardy. Pamiętam, że marzył o tym, by zamieszkać na Krecie. Bo pewnie dawno już się tam przeprowadził. W każdym razie uwielbiam jego pizzę z ananasem. Była przepyszna. Oj chłopie, ale najlepiej pamiętam jego wyjątkową pizzę, która nazywała się Kosmiczna Pizza, czy jakoś tak. Była naprawdę niesamowita. Pizzeria naprzeciwko mojego starego domu, niesamowita pizza, to brzmi znajomo. Chyba wiem, gdzie znajdę kawałek tej pizzy. To bardzo dobrze. Dobra. Później tam pójdziemy. Teraz trzeba poćwiczyć i zarobić siano na walki. Pytanie, ile my... O kurde, to jest ten typ, który raz nas pokonał. O ja pierdzielę. Chyba tego jeszcze raz wyzwiemy. Bo to będzie pewnie z 5 dolarów. Chociaż czy będzie warto go wyzwiewać? Może to nie być opłacalne. Uczysz się angielskiego i powoli zapominasz polskiego? Tak? Jak ty chyba 2 miesiące w Anglii na budowie. Dobra. Klasy. Normalnie polski zapominany? Nie da się zapomnieć polskiego. Masz we krwi już to cebulactwo, nie przejmuj się. Nigdy z ciebie nie wyjdzie. Ty, ile kosztuje? O kurde, dobra, weźmy 900. Na czacie się wyzywają ludzie, jak grą Punch Club. Kto się wyzywa i co powiedzieli? Szybko mi mów. Ty, no zobacz, ławeczka gorzej daje niż dipy. Nie, ta ławka to już jest... Porzucamy ją. Zróbmy trening dla uczniów. Kawa się wyzywa? Co pisał? Weź mi szybko napisz, co pisał. Zaraz go zbanuję, tylko daj dowód. W postaci nawet wymyślonego, bo chcę go po prostu zbanować. Zaspanego wyzywają? A, zaspanego wyzywacie? Bardzo dobrze, tak trzymać panowie. Nikt nie dostaje kary. Dzięki Saulek za 41 lat. Witam. O kurde, sorry. Piękny wiek, 41 lat. Życie podobno zaczyna się po 70, to prawda? Jak się dostaje 14 emeryturę na konto. Wyjeżdża ci 1500 na konto, chłopie. W aptece potem taki szum robisz, że to jest luj. Naprawdę, życie po 70 to jest coś pięknego. Nie mogę w dupę. Cześć, co ja miałem teraz zrobić, bo zapomniałem już. Ćwiczyć. Siedźcie na ławce. Zróbmy neurotrening, ten lepszy dla siły. Tak, Saulek. Różnie mam lat, różnie no. Zależy od tego, co potrzebuję na ten moment, nie?
Ile dało, bo nie patrzyłem? Tak w miarę? A, my mieliśmy trenować tego Golda. Resztę skilli mu pokazać. To zaraz się to zrobi. 1/5 dało? Ładnie, no. Bo musimy o 7, nie, o 8 musimy chodzić, tak 2 treningi dziennie robić, ten euro. I wydaje się, że to będzie, no, całkiem... Całkiem opa. Kiedyś niedaleko mnie w pizzerii była zniżka, tyle ile masz lat, tyle procent zniżki, ile byś ci zapłacili za danie ci pizzy? Od razu umowa na nieruchomość w miejscu, w którym stoi pizzeria i na mieszkania właścicieli. Bo chłopie inaczej by się nie wypłacili. Nie? Dobra, pójdźmy tu. Okupmy się wiedzonką. Nie skończę tego punchclaba dzisiaj? Jak nie dzisiaj, to jutro. Ja nieśmiertelny, nie śpieszy mi się. Daj mi kanapeczki. Teraz tu, neurotrening. Ten. Ty, coś mało daje, 1260? Ale na pewno punkcik wpadnie, tylko mogłoby to więcej dawać, nie? Aha, bo mamy nerfa. 840, jakieś ścierwo. I to daje 700, to jest krócej dużo. Dzięki Adik za 15 lat. Witam. Szczerze, dzisiaj tego Punch Cluba skończyłem po 15 godzinach i przyznam, że zakończenie mega słabe. Powiem tak. Tupę jak? Daniel. Zawsze w jedynce fabuła. To ja bym nawet nie powiedział, że najsłabsza część tej gry, tylko tak jakby fabuła nie istniała. Więc tutaj wiesz, i tak już jest lepiej, więc zakończenie nawet jak będzie gównem, ja się nie spodziewam dobrego. Bo wiem, że w pojedynce ten pewnie będzie pieprzone. Tu chodzi o gameplay, o przyjemność z rozgrywki. Czekaj, on jest po zręczność? A, on był silny, to jest ten robot. Weźmy 2 kopy. Za bardzo nie ma co wziąć, tak szczerze. Chyba tak zrobimy. ...115 jednym hitem, ja pierdzielę. Ja się na niego szykuję, chłop. Ty no, on był silniejszy, jak się z nim ostatnio biliśmy. Pamiętam. Gdybyś skończył te bezsensowne w tym momencie wbijanie statów. Ale ja i tak muszę czekać, aż czas minie, żeby być pierwszy w lidze. Te staty nie ma znaczenia, czy ja je robię, czy nie. Poza tym pokonał mnie Hindus. Czytaj czat, bo tu lekcja angielskiego się odbywa. Tap, Luki. Powstrzymuję się, żeby ci nie wyzwać rodziny do 3 pokoleń. Także uważaj, ok? Opanuj się. Oczywiście bym nigdy tego nie zrobił dla widza. 800 wyzwanie chłopa na walkę, ale dobra, no trzeba. Wiesz, jak jest 20 po angielsku? Ten, oczywiście.
Chłopie, na takie coś mnie nie złapiesz, ja ogarniam angielski. Zrobimy trening z uczniami. Pójdziemy na neurotrening, albo nie, pójdziemy do tego Golda i go poduczymy. Bo to i tak czas musimy na to poświęcić. Czy do Golda, do Silvera, ale imię zmienił. Dobry jest stary kapeć, w sensie z angielskiego. Chłopie, w dupę. Można powiedzieć, że mój pierwszy język, gdyby nie polski i niemiecki, którym się bezproblemowo posługuje. No, to wtedy byłby angielski pierwszy. Czekaj. Miesiąc koza, nauczyłeś się niemieckiego komunikatywnie? To jesteś poliglotą, czy jak to się nazywa? Masz dar. Izraelski język czy umiem? No umiem, ale wiesz, dla mnie to jest jak polski, to jak zapominam czasem, żeby go wymienić w językach, które umiem, nie? To trzeba od razu pytać o niego. Kiedy stream z malowania jak mój idol? Kto? Jaki idol? Starohebrajski czy umiem? Zależy kto pyta, no. Tyle w temacie. Chociaż mógłbym nie brać tego dwóch butli. Dobra, zróbmy z nim ten trening. Ty, on tego już nie chce, tak? To o to w tym chodzi. Ja pierdzielę, ty pecie. Ale co? Czekaj. Czemu nie możemy tego treningu? No ja tego nie ogarniam w dupę. A, bo czasu nie ma. Dobra, trzeba znieść limit czasu na siłowniach oficjalnie w dupę, że to jest bez sensu. Jamad. Weźmy żar, bo szczęście spada. A my mamy staty, ty no w dupę. No nic, waleczka zara, pójdziemy dalej, muszę uczyć Golda. I chyba nic nie zostało z wątków, nie? My na razie po prostu musimy awansować. Jeszcze zerknę. A, Casey jeszcze i pizzeria, żeby pizzę zrobił. To zrobimy po walce to. Po walce pójdziemy po tą pizzę. Tak, racja, Kamilo. Znaczy ja do kanałów mam iść do pizzerii, no. Najlepsze uczucie, jak 9 lat w szkole uczysz się mniej niż tydzień sam? Ale czego? Życia? Rel. Reluch moreluch. Też. Ty, zróbmy neurotrening. Kurde, 5 minut. Ten neurotrening w tym momencie sporo da. Przed waleczką dwa zapieprzymy neurotreningi. Potem chłopa pobijemy. Będzie git. Dobra, on skręci. Ten. Ty, 35 sił chyba wbijemy tym.
Zobaczymy, ile wleci. Chyba tak, ale kto wie. Ile to da teraz? 840. Nie no, to jest jakiś żart. I kosztuje dużo więcej w statach. To weźmy ten tańszy. Dobra, na deepach się dobije resztę, bo to jest w dupę jakiś scam. Też tak masz, że internetu używasz po angielsku, a nie po polsku? Czy na przykład szukasz czegoś albo filmik na Etsy, TikToku? Kurde, ja rzadko szukam filmów, ja jestem niewolnikiem algorytmu. Co mi poleci akurat, to ja oglądam. Ja niewolnik. Męczennik, no. A na TikToku to ja nie wiem, czy kiedykolwiek coś wyszukiwałem. Bo po co? Znaczy nie, wyszukiwałem walkę na fame jakaś, żeby obejrzeć jak tego, bo tam od razu jest minutę po. Dobra, pobijmy zapaśnika. Mamy 35 siły. Biliśmy się z nim, mając 31 siły i chyba 20, nie wiem, 5 zręcz wytrzymałości, coś takiego. Zobaczmy, on ma full bloki, więc weźmy to. Weźmy to. I weźmy kopa jeszcze jednego. 3 kopy. Powinno być git. Łamacz kolan bez wydawania tonusu. Jak to? Kiedy tak mam? 21, 18 bije. To i tak gorsze, bo jeden kosztuje punkt. Od treningu z tamtym, a on uczy fali uderzeniowej, bo jak nie, to się do dupy. Ty, to ten zapasik, co mnie raz pokonał? Ja pierdziele, ty. Nieważne. Chłopiec pieprza rycerem. I nadal wyżej. Co za pet. Ty, czyli warto u Silvara się nauczyć. Powiem tak. Ta mechanika, na którą narzekałem z odblokowywaniem tego paska, to oni ją na koniec gry usuwają, tylko trzeba czas poświęcić. No, szczerze mogło w ogóle by tej mechaniki nie być i by ta gra nie straciła, by zyskała na dynamice, bo jest to dość useless. Nie wiem, po co to dodali, ale... luj. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...